Dzień Przedsiębiorczości odbywa się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie od 4 lat. Wszystko po to, by promować wśród młodych zakładanie własnego biznesu. Firmy, instytucje prezentują swoje profile, udzielają informacji, w jaki sposób prowadzona jest selekcja pracowników, nabór tych pracowników, w jaką wiedzę należy być wyposażonym, aby wkroczyć na rynek pracy w sposób świadomy i świadomie swoją ścieżkę kariery kształtować. Z roku na rok rośnie liczba osób zakładających własne firmy. Ułatwieniem dla młodych przedsiębiorców są dotacje, które przyznaje Powiatowy Urząd Pracy. Jednak jak podkreśla Damian Piątek z Głogowskiego Pośredniaka, przedsiębiorczość to bardzo szerokie pojęcie. Pod tym hasłem przedsiębiorczość kryje się nie tylko właśnie sama działalność gospodarcza, otwieranie działalności gospodarczej, ale także być na dzień dzisiejszy, być przedsiębiorczym, to być zaradczym, poradzić sobie ogólnie w życiu. W tym roku 36 osób zdecydowało się na założenie własnego biznesu. Głównie jest to działalność usługowa, w której prym wiedzie kosmetyka i fryzjerstwo, a także sprzedaż internetowa i budowlanka. Wkraczając na rynek pracy, młodzi ludzie muszą liczyć się z wieloma przeciwnościami, z którymi będą musieli się zmierzyć. Największym, tym najgłówniejszym problemem, który się pojawia przy podejmowaniu zatrudnienia, zwłaszcza zatrudnienia po raz pierwszy, to jest kwestia legalności zatrudnienia. Kwestie związane przede wszystkim z wynagrodzeniem, z czasem pracy, no to rzeczywiście tego typu nieprawidłowości się zdarzają. Młodzież odwiedzająca targi w Głogowie nie zraża się jednak trudnościami, jakie mogą ich spotkać, bo mają konkretne plany. Po zakończeniu edukacji to mam zamiar gdzieś później pracować w jakimś warsztacie, serwisie samochodowym albo otworzyć własną firmę. Wiadomo, jakiś strach jest, bo może coś nie wyjść, nie udać się, no, ale rynek jest tu duży. Znaczy zawsze jakiś stres jest, ale tak myślę, że dam sobie radę. Podczas Akademickiego Dnia Przedsiębiorczości zaprezentowało się 15 firm i instytucji. Młodzież wzięła także udział w warsztatach i konsultacjach.